Ewo, obejrzałyśmy pokaz Teresy Rosati. Czy coś szczególnie przypadło Pani do gustu? Tak, właśnie pogratulowałam Pani Teresie. Kobaltowa sukienka przede wszystkim mnie urzekła. Myślę, że to też magia tego koloru, bo jest bardzo taka intensywna w sztucznym oświetleniu. Także jak najbardziej kolor, który nadaje się na wielkie wyjścia i wygląda pięknie. Natomiast jestem w ogóle pod wrażeniem kolorystyki. Kobiety znajdą coś dla siebie dzięki temu właśnie, że kolorystyka była bardzo urozmaicona. Kobieta ubrana w strój Pani Teresy chyba nie pozostanie niezauważona, prawda? No myślę, że tak, kobiety znajdą radę na to, żeby wyglądać olśniewająco w pięknych kreacjach. Co Pani sądzi o miejscu, w którym się znajdujemy? Miasto mody. Jestem zauroczona wielkością tego miejsca. Mam nadzieję, że będzie głośno o tym miejscu, że stanie się faktycznie taką stolicą mody w Europie i bardzo fajnie. Duża konkurencja dla innych miejsc, w których odbywają się pokazy mody. Ale ja jestem za tym. Niech polski rynek się rozwija, niech polscy projektanci mają gdzie robić piękne pokazy mody, bo jest pięknie to wszystko przygotowane. Jak widać, wybieg, oświetlenie, muzyka, wszystko zdaje egzamin, także jak najbardziej jestem za tym.